formie innej niż dotychczas, ale nadal pomagają. Rozmawiamy o funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w czasie pandemii koronawirusa. Pandemia koronawirusa spowodowała, że Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, budynek za Pana plecami, pozostaje na razie zamknięty. Jak to wygląda? Pracownicy w działach pracują zdalnie, są dyżury pojedynczych osób. Ośrodek jako budynek jest zamknięty, niemniej jednak jest dzwonek, można się tak z nami komunikować, wychodzi pracownik i przyjmuje interesanta z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Co ważne, sporo obostrzeń i środków ochrony również dla samych pracowników, no bo to chociażby regularne dezynfekowanie tych pomieszczeń. Zostało wydane odpowiednie zarządzenie z instrukcją, dezynfekcja dłoni, maseczki, mycie rąk, to wszystko, co jest zgodne z zarządzeniem wydanym przez rząd. Ośrodek to także szkolenia, to także dokształcanie rolników. Jak teraz w tej przestrzeni funkcjonujecie? Te działania zostały, rozumiem, zawieszone. Wszystkie szkolenia, wszystkie grupy tematyczne, wszystkie seminaria, szkolenia chemizacyjne, wszystkie działania, które są związane z PROW-em, czyli wszystkie projekty miękkie, KSOW-u, czy też sieci na rzecz innowacji w rolnictwie, zostały w tej chwili zawieszone, ponieważ one łączyły się ze zgromadzeniami. Jesteśmy w trakcie przeorganizowania wszystkich całego planu operacyjnego na 2020 rok, tak żeby go dostosować do dzisiejszych realiów. Kontakt się zmienił, ale kontakt pozostaje, czy to mailowy, czy to telefoniczny. Jakie są teraz te największe bolączki? W najbliższych dniach zostanie wypuszczona ankieta do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Będziemy ankietyzować rolników. W ramach tych pytań znajdą się pytania, jakie są największe w tej chwili problemy, z czym rolnicy mają największy kłopot, czy z popytem, czy ze sprzedażą swoich produktów. Rolnikowi z Warmii i Mazur dzisiaj w dobie pandemii koronawirusa najzwyczajniej w świecie jest trudniej zarabiać? Jeżeli mówimy tutaj o dużych gospodarstwach rolnych, to są też kłopoty ze sprzedażą dużych ilości płodów rolnych, związanych jest to z mniejszym eksportem. Pozamykane są targowiska, więc są kłopoty ze sprzedażą bezpośrednią, tym skróconym łańcuchem dostaw żywności. Są też gospodarstwa agroturystyczne, gdzie była konieczność anulowania rezerwacji, więc problem jest. Jak Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego chce w takim razie pomagać? Jak już zbierzecie te dane, zbierzecie informacje od rolników, to będzie jakaś pomoc finansowa, doradcza? Jak będziecie działać? Zostanie na dniach uruchomiony czat podłączony do naszej strony internetowej, gdzie będzie kontakt z naszymi specjalistami. Jesteśmy w trakcie organizacji forum też dla rolników, w którym będą uczestniczyli nasi specjaliści czy doradcy. No i w najbliższych dniach chcemy stworzyć na jednym ze portali społecznościowych taki mini bazar dla 19 mini bazarów dla Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, gdzie Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego będą zbierać oferty rolników na ich płody rolne. Będziemy tym transferem wiedzy między konsumentem a producentem. Jakie słowo, tak na koniec, panie dyrektorze, skierowałby pan do tych wszystkich rolników, którzy no pewnie mają teraz duży problem, pewnie dużo emocji też w nich siedzi, mówiąc najprościej. Zdrowy rozsądek, siła spokoju, wiem, że to pewnie trudne, ale to chyba taka najlepsza metoda na najbliższy czas. Co mogę życzyć rolnikom? Przede wszystkim wytrwałości i mam taką prośbę, żeby kontaktować się z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Jesteśmy po to, żeby rolnikom pomagać w tych właśnie trudnych sprawach, sytuacjach. Czekamy na odzew rolników, żeby oni nam wskazywali tutaj swoje problemy, a my dołożymy wszelkich starań, żeby im sprostać. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv